Zaczynamy 10. jubileuszowe Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Po raz 10. spotykamy się tutaj w Nowym Sączu, spotykamy się w Małopolsce, spotykamy się przy okazji dużego forum ekonomicznego w Krynicy, które odbywa się już od 25 lat, po to, żeby głos młodych ludzi był słyszalny w Europie. The 10th edition of the forum is a celebration. This is unique opportunity to meet face to face your friends for your future projects, for your future businesses. I like it to be here because we are young, we are the futures and I hope we make it better than politicians right now. This is not the Facebook meeting. You could behave like a butterfly, so you could attend this session and stay for longer or even stay until it's end. Or maybe you could choose bumblebee or bee strategy. So the bees wouldn't be so, you know, focused on one subject. The bees are moving, so you will move around the sessions. Like, okay, I will go there. And then after a couple of minutes, I will go somewhere else. This is fine. You know why? Because then you could share with more knowledge all around the community here. Byłam dość sceptyczna na początku na temat tej całej technologii Open Space, no ponieważ to tak naprawdę no nie ma moderatora, każdy sobie radzi sam. We talked about VETs, vocational educational trainings. You know, Germany is not one country. Germany is a federation of 16 states, and all educational things are made in the states. That's why it will be a long dream or a big dream to change that. I would like to conduct a workshop on solving youth unemployment through entrepreneurship and how can European youth leverage from oldest flat phenomena. No, rozmawialiśmy głównie o tym, jak się kształcić, jak się uczyć już po zakończeniu studiów. Our conclusions were to recommend try to diversify energy usage and try to find third-party sources. What can leaders of tomorrow, you, do in order to save the European project? Integracja dzisiaj wydaje się, że nie będzie to stwierdzenie na wyrost, stoi pod dużym znakiem zapytania. There are three principles. Human rights, not European values. Human rights, social integration and cultural diversity. Fighting for cultural diversity means different cultures are allowed. Any culture has to accept the other cultures, and that is the only way that Europe will overcome. What is 1,200 immigrants when they are 20 million people? Would that put the whole European dream under a question mark? How can we base our future relations on human rights if many of the countries which are around us also fail to implement rule of law, which is one of the bases for human rights. Thank you very much. The biggest challenge this year is indeed the migration issue. Jak stworzyć politykę integracyjną? Jak ułatwić integrację pokolenia 1,5, pokolenia 2,0, a nawet tych osób, które już tutaj dotarły, po to, żeby one faktycznie mogły pozwolić na to, aby ten dobrobyt, którym Europa cieszy się od ponad 50 lat, mógł dalej trwać. The difference between running for your life and running for a better life. Umieć prowadzić dialogi, żeby umieć dojść do jakiegoś wspólnego konsensusu, do konkluzji. Dialog jest jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów, z którymi mamy do czynienia. Myślę, że współczesny świat w ogóle cierpi na deficyt rozmowy, dialogu. Uważam, że właśnie tu i teraz to jest ten fajny moment, żeby podtrzymać tą integrację. Uważam, że nie było do tej pory lepszego pokolenia, które to może zrobić w sposób naturalny. Mindset is something much more than just the education and just the knowledge. If you'd like to become the businessman, you can take the course via learning platform, for example, and does it mean that you are really the businessman in that moment? Tutaj będą się z Państwem spotykali ludzie sukcesu.
wykształcenie jest ważne, ale ważniejsze jest bardzo ciężka praca, wizja i dążenie do celu. Przedsiębiorca to bardziej charakter niż wiedza. Pierwsze to jest timing, czyli w odpowiednim momencie zrobić swój produkt. To jest najważniejsze. I może 5% szczęścia. Drugi czynnik sukcesu to są ludzie, budowa zespołu i egzekucja, no bo jak są ludzie, to trzeba nimi zarządzać. Kiedyś ktoś mądrze powiedział, że sukces to jest limit wyczerpanych błędów, tak? Wydarzeń startupowych jest bardzo dużo, natomiast tutaj charakter szkoleniowy, warsztatowy, sesje pitchingowe, brainstormingi, networkingi, to sprawiło, że już pytają o następne wydarzenia. Jest takie powiedzenie, myśl lokalnie, działaj globalnie. W przypadku biznesu musi brzmieć, myśl globalnie, działaj globalnie. Zadaniem państwa jest minimalizowanie tego ryzyka zewnętrznego, natomiast zadaniem dla młodych ludzi jest po prostu wydobycie tej odwagi. Może się nie udać, ale jak nie spróbuję, to się nie przekonam. Wszyscy powtarzali jedno, że najbardziej liczą się zdolności praktyczne oraz to, żeby nie podawać się w drodze do celu. Economic growth. What is it? What are the drivers here in Poland? Why Poland is more successful? To niewątpliwie jest determinacja i energia Polaków, ich zapał do pracy, chęć udowodnienia, że potrafię, że mogę. O sile gospodarki decyduje lokalny zasób kapitału. To jest też forum, gdzie takie tematy stricte biznesowe i tematy stricte finansowe są też poruszane. Postulujemy, żeby zbudować taki system i takie zachęty, taką wykreować współpracę pomiędzy przynajmniej pracodawcami i pracownikami, żeby partycypacja ludzi w tych programach takich emerytalnych była na poziomie 80%. Możliwość zarówno wyrażenia swoich poglądów, wyrażenia swoich opinii, skonfrontowania tych opinii właśnie z liderami życia publicznego, ale także między sobą. Czas, żeby zachęcać Polaków, którzy wyjechali, aby zarabiać za granicę, aby przyjechali do nas z powrotem do Polski i te zarobione pieniądze zainwestowali. What I always hear here it's that the future is ours. Don't believe that. The future is for our kids. The present is ours. Świat stoi przed wami otworem. Jest wielkim oceanem możliwości. Trzeba tylko po nie sięgnąć.